To, co wydarzyło się w Pakistanie, powinno być sygnałem ostrzegawczym dla władz polskich, sygnałem dla wszystkich polskich obywateli, którzy podejmują się jakichkolwiek działań za granicą w miejscach niebezpiecznych. Powinno być również sygnałem dla tych, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo Polaków z racji sprawowania urzędów państwowych. Otóż, gdy następuje taka tragedia, następuje porwanie, wszystkie władze państwowe muszą działać w sposób skoordynowany, ale kluczem do powodzenia akcji ratunkowej jest współdziałanie z władzami państwa, na terytorium którego zdarzyło się nieszczęście. To przede wszystkim władze Pakistanu powinny być motywowane do tego, aby Polaka odzyskać, aby uruchomić wszystkie posiadane zasoby i możliwości, aby taka akcja zakończona została powodzeniem. Nikt inny poza władzami Pakistanu nie miał instrumentów do tego, aby takie akcje prowadzić, od źródeł wywiadowczych, począwszy, a skończywszy na zasobach materialnych. Pojawia się czasami taka wątpliwość, dlaczego polskie służby specjalne w tej sprawie nie były skuteczne. Otóż nie były skuteczne dlatego, że zostały w ostatnich latach albo przetrzebione, albo zlikwidowane, albo zostały po prostu wyeliminowane z tej gry. Nigdy nie dowiemy się, jakie były zasoby kadrowe wojskowych służb informacyjnych. Możemy wiedzieć tylko tyle, że skoro Pakistanem od kilkudziesięciu lat rządziła junta wojskowa, to właśnie te służby z obowiązku niejako powinny mieć z odpowiednimi funkcjonariuszami kontakty. Polak zginął, został zamordowany w sposób spektakularny, w sposób wyjątkowo brutalny i wszyscy ci, którzy nie zrobili wszystkiego, aby go uratować, ponieważ nie uratowano go, powinni wyciągnąć z tego wnioski i w sposób jawny lub niejawny takie konkluzje powinny zostać przedstawione częściowo opinii publicznej, a częściowo administracji państwowej.